Witam serdecznie. Słyszycie głos Luka Jandę. A na monitorze mój tata rozpakowujący paczkę. Ostatni mój zakup. Jest to, zaraz zobaczycie co. Zdradzę wam tylko tyle, że jest to multi-efekt gitarowy firmy Digitech. Zakupiony przez internet ze sklepu internetowego. Unboxing, jak widzicie, brutalny, stosowany nożem. Nie wszędzie już można kupić ten model Digitecha, gdyż rzekomo firmę wykupiła inna firma i są problemy z dostawami. Proszę bardzo, oto jest pudełeczko oryginalne. Element XP Guitar Effect Processor. Jest to dodane XP dwie literki z tego względu, iż jak się zaraz przekonamy, ten multi-efekt zawiera dodatkowo pedał ekspresji, który może być efektem whammy, normalnym pedałem volume, czyli głośności, oraz kaczką wah-wah. Bez XP model nie zawiera pedału ekspresji. Otwieramy, zaglądamy dalej. Tutaj jest chyba z boku. Proszę bardzo, pierwszy rzut oka na XP-ka. Można go powoli wyciągnąć. Jest to krótki odcinek, tylko prezentujący unboxing, rozpakowywanie tego multi-efektu. A w kolejnych odcinkach będzie opisana działalność, pokazana działalność, efekt działania tego multi-efektu. Razem w komplecie jest zasilacz firmy Harman. Tak samo jak do Trio Band Creator czy innych efektów Digitecha, do których zasilacz jest w opcji przewidziany. Zasilacza na razie nie rozpakowujemy. Pierwszy rzut oka na Digitech Element XP. Element XP Guitar Effect Processor. Jest to, jak widzicie, nawet z narysowanymi kostkami. Tutaj mamy panelik. Tak, jest to efekt składający się jak gdyby z wirtualnych elementów, z których każdy element stanowi wirtualną kostkę gitarową, taką podnożną efekt gitarowy, których jest 38. Oprócz tego mamy symulację wzmacniaczy i kolumn głośnikowych. Wszystkiego jest ponad 40, 48 chyba, czy nawet więcej. Przekonamy się podczas działania. Jest 100 presetów fabrycznych, 100 presetów użytkownika. Tu mamy ten panel z narysowanymi efektami. Jak widzimy, pierwsza kostka odpowiada za pedał wah, czyli kaczkę. Dalej mamy kompresor. Dalej mamy amp distortion, czyli wzmacniacz albo distortion. Equalizer. Gate, czyli bramka szumów. Mod FX, czyli wszystkie chorusy, flangery, tremola i tak dalej pod tym działem. Delay, czyli kamera pogłosowa. Pogłos, później reverb, czyli echo, czy nie echo, na odwrót bym powiedział. Delay to echo, bo odbija, a reverb, reverb to reverb.
A tu mamy. Tu mamy expression pedal dalej. Tu dwa guziczki, jak gdyby true bypass i gałka sterująca. Pedał ekspresji. Zobaczmy jeszcze, jakie są wejścia z tyłu. Wyjście gitarowe, aux in, czyli do włączenia podkładu, na przykład MP3 i też na mały jack wyjście słuchawkowe oraz wyjście na zasilacz. Tyle by było na dzisiejszy odcinek, na pierwsze odkrycie tego efektu, a co będzie dalej, jak będzie funkcjonował, już w kolejnym odcinku. Niebawem. Dziękuję bardzo. Z tej strony Luka Jandę. Zapraszam na kolejny odcinek poradnika i słownika języka gitarowego.